Witam kochanych studentów w kolejnej części ekskluzywnego kursu Jak zrobić uniwersytecki PUF. W tym kursie pokażę, jak go zrobić w programie Autodesk Maya. Kurs jest szybszy od poprzedniego, prawdopodobnie robiło się to szybciej, a wy lubicie, jak wszystko jest robione szybciej, jak się robi szybciej. Przy okazji poruszanie się po interfejsie Maya jest takie samo jak w Unreal Engine, więc to też jest łatwiejsze, a wy lubicie, jak wszystko jest łatwiejsze, więc ogólnie polecam, możecie sprawdzić. Okej. Okay. Jesteśmy w środku Mai. Sprawdźmy, czy jednostki są właściwe, czyli czy są to centymetry, tak jak używa tego Unreal Engine. Wchodzimy do opcji programu, czyli gdzieś tutaj, i znajdujemy na liście po lewej Settings. I patrzymy, czy jest wszystko OK. Jak jest wszystko OK, to nie ruszamy lepiej. Są centymetry, więc po prostu zostawcie. Nie ruszajcie, nie otwierajcie, po prostu jest OK, więc niech będą centymetry, zapiszcie. Czyli w sumie nic się nie zmieni, mam nadzieję. OK. Aby stworzyć nowego boksa, przechodzimy do tej karty, bo tutaj tworzy się wszystko inaczej. Wszystko jest u góry, a nie po prawej. Tworzymy boksa i już jest. Jednak rozmiary są niekoniecznie takie, jak byśmy chcieli. Zmieńmy rozmiary na 100x100x100 cm. Teraz jesteśmy w środku boksa, to tak się robi pokoje, ale my chcemy boksa na zewnątrz, więc wychodzimy scrollem do góry. Chcemy też, aby wyświetlały się wszystkie krawędzie, punkty i inne ciekawe rzeczy, nawet jak obiekt nie jest zaznaczony, więc wybieramy to tutaj. OK. Teraz będziemy działać, ale zanim to zrobimy, zobaczymy, jak wygląda rendering. Ale żeby rendering działał, musimy stworzyć jakieś światło, jakiekolwiek, bo jak się nie zrobi światła, to jest na czarno wszystko. OK. Widzimy, że boks jest taki, ma ostre krawędzie, czyli takie jak było w Quake'u 1, a nie jak w współczesnych grach, więc musimy to zmienić. Klikamy na boksa, klikamy prawym i trzymając prawy wybieramy Edge, bo wejdziemy do opcji modyfikacji krawędzi. Zaznaczamy wszystkie i trzymając Shift'a klikamy prawym na jednych z tych krawędzi i wybieramy Bevel. To jest odpowiednik chamfera w 3D Studio Maxie. Wybieramy znacznie mniejszą wartość. O, gdzieś coś w tym stylu. I odznaczamy chamfera, aby zachować ostre krawędzie. Podobnie jak w poprzednim programie. Zaznaczamy wszystkie krawędzie ponownie. I znowu trzymając Shift'a klikamy prawym na Edge'u. Ale tym razem wybieramy Soft Hard Edge. To jest jedyna różnica, która różni Maya od Maxa. Tam są Smooth Fin grupy. Tutaj są Hard i Soft Edge. Dlatego te programy nie współgrają ze sobą. Teraz zobaczmy, jak rendering wyglądał wcześniej. I jak wygląda teraz? Jak widzimy, krawędzie są ładnie wygładzone i wszystko wygląda fajnie. O to nam właśnie chodziło. OK, możemy zamknąć rendering. Teraz zaznaczmy cube'a i zmienimy jego nazwę na SM Static Mesh Cube 01. Bo cube'ów może być kilka, więc ten jest 01. Tak samo jak tamten. OK, wracamy do karty, w której stworzyliśmy boksa, bo tutaj też jest... To są też ustawienia UV-ki, czyli kanałów, w którym składamy tekstury. I jak widzimy, w odróżnieniu od 3D Studio Maxa, tutaj wszystko wygląda fajnie. Wystarczy stworzyć jeszcze kanał dla lightmapy, czyli kolejny. Kopiujemy po prostu to, co jest tutaj, do nowego kanału, kolejnego. Tu pewnie będzie to 0.1, żeby silnik sobie z tym poradził. Jednakże przed eksportem należy usunąć całą historię, czyli wszystkie modyfikacje, jakie były wprowadzone do boksa, bo to może czasem się przenieść razem z boksem, a tego nie chcemy, dlatego usuwamy historię i teraz boks jest czysty i możemy go wyeksportować do silnika. Zaznaczamy jego, a nie nic innego, bo mamy też tam światło do renderingu, więc pamiętajcie, światła nie chcemy eksportować, eksportujemy tylko mesha. Więc wybieramy Export Selected i nazywamy go tak jak chcemy, czyli tak jak się nazywa w programie SMCube01. No i pamiętajmy, musi to być FBX. A tutaj jest dużo różnych, więc musi być FBX, nie inny. OK, wybieramy. I teraz ustawiamy podobnie jak wcześniej, jak w 3D Studio Maxie, czyli zaczynamy od co ma być w środku, jaka geometria. Muszą być smoothing grupy. Nie można tutaj ustawić triangulacji po smoothing grupach, bo będzie błąd. Dlatego po prostu bez zamiany na trójkąty, ale musimy zaznaczyć smoothing grupy. OK. Nie chcemy animacji, nie chcemy kamer ani światła, więc oznaczamy te elementy. Prawdopodobnie nic nie będzie wyeksportowane, na pewno kamery nie mamy, ale lepiej to zaznaczyć. No i idziemy do Advanced, tak jak wcześniej.
bo to jest podobny element, podobny plugin do eksportowania. W units wybieramy centymetry, czyli nawet jeżeli automatycznie to są centymetry, lepiej zaznaczyć to ręcznie, żeby być pewnym, czyli centymetry. No i trzeba wybrać też właściwy FBX, czyli właściwą kompilację tego pluginu, a więc 2018. I dajemy save. OK. Tutaj jest tak samo jak wcześniej, czyli tworzymy nową grę, jakąkolwiek, tylko nie jakąś odjechaną, po prostu first person albo third person. Nie ma to znaczenia, bo chcemy tylko zobaczyć, jak to wygląda w silniku i czy wygląda podobnie jak wcześniej. A ja powiem, że nie wiem. Znaczy wiem, ale nie powiem. OK, otwieramy. Nowy projekt się tworzy. Oczywiście przyspieszyłem to tworzenie, bo byśmy nie dali rady. OK, i tak jak wcześniej, ale jak nie oglądaliście wcześniej, to nawet lepiej. To tutaj idziecie do Content Drawer, naciskacie, żeby otworzyć Content Browsera. To jakieś śmieszne, że inna nazwa, ale nie zauważyli tego. No i dajemy log, dzięki czemu Content Browser zawsze będzie na wierzchu. Mamy nieco mniejszy widok gry, ale nie przeszkadza to nam, bo Content Browser cały czas jest na wierzchu, więc łatwo się z niego wrzuca różne elementy. Tworzymy nowy katalog na Cuba. Nie nazywamy go brzydko, bo lepiej nie. I przeciągamy zupełnie tak samo jak w przypadku FBX-a czy DS Max-a, czyli po prostu łapiemy i przeciągamy. Ja tak mówię, chociaż może nie oglądaliście tego kursu poprzedniego, więc nie wiecie, czy jest tak samo, czy inaczej. No ale tak samo, odznaczamy generowanie kolizji, bo zrobimy kolizję później, czyli obiekty UCX, i odznaczamy, żeby lightmapy nie były tworzone, bo stworzyliśmy ten dodatkowy kanał UV-ki i on automatycznie będzie kanały lightmapy, która zostanie przeliczona. Tutaj jest inaczej, bo nie dość, że mamy boxa, to jeszcze mamy materiał o nazwie Lambert. Nie mylić z wokalistą Queenu. OK, jak widzimy, mamy zaokrąglone krawędzie i rozmiar 100 na 100 cm. O to chodziło.